kolejne wersje, które zdobią mój pamiętnik. Wersji dla młodzieży, pamiętajcie o wykrętych. Tak to bije jak mi, w szkole też pajali brednie na temat historii ludzi, którzy żyli pięknie. To jest głos młodzieży, szkoła nie uczy historii, nie uczy o mordach i komunistycznej zbrodni. Kiedy przyjdzie czas walki o naszą ojczyznę, będę walczył z dłonią do momentu, gdy zamilknę. Przednie za tych ludzi, którzy chcą zamarzać czyny, lecz się to nie stanie do momentu, gdy walczymy. To ojczysta ziemia, gdzie szlachetna krew płynęła. To ojczysta ziemia, bohaterów pochłonęła. To młodzi patrioci, pamiętają wszystkie daty, pamiętają wojnę, Auschwitz, pamiętają Katyń. To młodzi patrioci, zawsze dumni z pochodzenia, a wasi oprawcy to komuchy bez sumienia. Co to są za ludzie i czemu wyklęci? Czemu ich wyroki kończyły się karą śmierci? Pilecki, Łupaszka, Inka czy generał Hill? To oni swe słowa zawsze zamieniali w czyn. Co to są za ludzie i czemu wykręci? Czemu ich wyroki kończyły się karą śmierci? Pilecki, Łupaszka, Inka czy generał Hill? To oni swe słowa zawsze zamieniali w czyn. Szczepiony patriotyzm już chyba od urodzenia, niech się ten tekst składa młodych do myślenia. Co to są za ludzie, prawdziwi bohaterowie? Co warte ich czyny, w szkole tego się nie dowiesz. Dzisiaj my życzymy sobie lekcji o niezłomnych, bo ich zachowanie to drogowskaz dla potomnych. Uszy to słyszały, a oczy widziały, mimo bliskich tortur to usta milczały. Kochali tą Polskę, w lasach żyli jak wycięta, a ich silna wola była zawsze nieugięta. Walka ojczyzny, kiedy tylko jest potrzeba, a matka natura była dla nich źródłem chleba. Odeszło tak wielu, ale pamięć będzie trwała. Żołnierze wykręci, Polska nie zapomniała. Sigała was ciągle ta sowiecka szarańcza, pamiętam o was zawsze i 1 marca. Co to są za ludzie i czemu wyklęci? Czemu ich wyroki kończyły się karą śmierci? Pilecki, Łupaszka, Inka czy generał Hill? To oni swe słowa zawsze zamieniali w czyn. Co to są za ludzie i czemu wykręci? Czemu ich wyroki kończyły się karą śmierci? Pilecki, Łupaszka, Inka czy generał Hill? To oni swe słowa zawsze zamieniali w czyn.